choroba Pompego jest chorobą rzadką, lub jak niektórzy mówią, ultra rzadką. W Polsce mamy w tym momencie zdiagnozowanych 30 kilku pacjentów. W Niemczech, gdzie prawdopodobnie z diagnostyką jest trochę lepiej, tych pacjentów jest około 130-140. Marsz po schodach, który miał troszkę przybliżyć, jakie objawy, jak czują się osoby z tym schorzeniem. No, był pewnie namiastką, obserwowałem twarze uczestników, czy niektórzy byli nawet troszeczkę już zmęczeni. No, dla mnie może to nie było tak bardzo wyczerpujące, bo dla mnie to jest chleb powszedni, chodzenie pod górę. Natomiast myślę, że to oddaje mniej więcej istotę sprawy, jakim problemem musimy borykać się na co dzień przy tej chorobie. Choroba Pompego jest chorobą rzadką, uwarunkowaną genetycznie. Na skutek defektu genetycznego dochodzi do obniżenia poziomu enzymu rozkładającego glikogen. Glikogen to jest taka substancja, która znajduje się w naszych mięśniach i pacjenci z chorobą Pompego mają obniżony poziom enzymu, który rozkłada ten glikogen, który pozwala go przetwarzać. Zatem ten glikogen nierozkładany zaczyna gromadzić się w komórkach, głównie w komórkach mięśni, prowadząc do uszkodzenia mięśni. 30% pacjentów ma niewydolność oddechową, czyli takie objawy jak pogorszenie tolerancji wysiłku, duszność, niedotlenienie mózgu właśnie związane z przewlekłą niewydolnością oddechową, czyli to mogą być nawet bóle głowy i bezsenność. Kolejna grupa pacjentów ma objawy przede wszystkim dominujące ze strony mięśni szkieletowych, czyli osłabienie mięśni nóg, trudności we wchodzeniu po schodach, osłabienie mięśni obręczy barkowej, czyli osłabienie rąk. To są takie właśnie główne objawy. W tym roku mija 10 lat, od kiedy lek został zarejestrowany jako środek leczniczy w Unii Europejskiej. Pacjenci w Polsce leczeni są od 8 lat. Leczenie przynosi dobre skutki. I dlatego warto zwracać uwagę na to, aby byli diagnozowani jak najwcześniej, bo im wcześniej zostaną zdiagnozowani, tym większą szansę mają na normalne życie.